Witam, pozdrawiam. Dzisiaj zaprezentuję Wam trzeci wagon. Także powiem Wam, że marzyłem właśnie takie coś kiedyś stworzyć sobie. Już dawno te zdjęcia widziałem, ale nie miałem w ogóle planu, jak to zrobić. Ale jak się tylko ukazał wydawnictwo Answer, ja sobie już powycinałem, tak żeby weszedł do segregatora A4, to sobie już powycinałem. Ale jak zobaczyłem, że Acer wydał EZT EW58, to pomyślałem sobie, że kupię po prostu i przerobię sobie go na PKP Energetyka, coś takiego. Także tutaj właśnie jest, mam też inne zdjęcie, tutaj widać, że ten ciekawe, co w ogóle ma ten wagon środkowy w środku, jak on wygląda, bo nie widać, żeby tam były drzwi żadne, także nie wiem, jak tutaj on może się prezentować. Ciekawe, co tam w ogóle w środku jest. Ten trzeci wagon to jest właśnie tutaj, z tej strony. Czyli ma tutaj też tu inaczej. Ma tutaj, to jest taka rolka, która się okręca, jak coś długiego, ciężkiego się do góry podaje, no to pracownicy mogą. I tutaj widzicie, drabina jest srebrna, czyli nie jest pomalowana tak jak w tym pierwszym wagonie. Dlatego ja sobie pomyślałem, że nie będę malował tej drabiny, tylko zrobię taką srebrną, jak tutaj jest na tym wagonie. Zaraz Wam pokażę, jak on wygląda i zaraz opuścimy cały zestaw. Dlatego też mam tą drabinę srebrną. I tutaj mam ten trzeci wagon, czyli on ma tylko drzwi tu i tu. Tu właśnie ma tu taką, to właśnie jest obracane, to się kręci, jak coś ciężkiego, długiego tutaj podają sobie, to się obraca, to się fajnie. My to mamy na przykład, wykorzystujemy do drabin, jak długie drabiny wrzucamy na auto, to właśnie po takim czymś drabina jest ciągnięta i to się obraca, to fajnie się dobrze naciągnie. My to na aucie mamy strackim. Dałem też te lampy, tutaj dałem sobie drabinę nasadkową, drabinę dałem sobie. Tutaj widzimy, tak wygląda, trochę inaczej niż pierwszy wagon. I też tutaj drzwi ma, tutaj drzwi są według zdjęć, które mam wydrukowane. Widzimy pomost przedłużony, żeby był w całości elegancko. Jak wspomniałem, są to wagony oryginalne Maglemos, dlatego dałem sobie szybki, ale zrobiłem sobie, ale dałem taśmę czarną izolacyjną, które te okno mi coś nie bardzo wyszło. To wszystko od ręki robię, nie? Nożykiem od ręki robiłem, ale jest, jestem zadowolony. Jak wspomniałem, to jest ta strona tutaj, tego wagona. Tu jest ta strona. Jest drabina srebrna, zrobiłem trochę drabinę srebrną. Tak jak tutaj, drabina srebrna. To zostawiłem srebrne, to jest w ogóle też na oko robiona ta platforma do góry, bo nie wiem w ogóle go na... To jest wszystko, to jest pleksja akurat, nie? To, ten daszek do góry, dach, ja to robiłem właśnie, wycinałem z pleksji. Po prostu nie wiem, jakie wymiary miałbym to zrobić, dlatego że nie wiem, jakie wymiary ma w ogóle ten dach. Dlatego robiłem tak na oko, aby było, żeby się dobrze prezentował ten dach. I zaraz zobaczymy go w jeździe. Także widzicie, ten wagon trochę jest inaczej, ma tą górę. Środkowy wagon w ogóle nie ma drzwi. Nawet tutaj, a ten wagon pierwszy tak wygląda, trochę inaczej. Tutaj on jest tak bardzo fajnie zrobiony, blisko pokazany. Ma akurat tutaj drzwi tu, tu i tu. Tego tylnego nie ma drzwi. Tak jak jest tutaj w oryginalnym EW583. Takie drzwi wejściowe dla pasażerów, a tutaj dla maszynisty jest, nie? I tak się prezentuje, panowie, cały zestaw. Ja dowiedziałem się od jednego pracownika kolei, że taki zestaw PKP Energetyka ma jeden pantograf do utrzymania sieci trakcyjnej, dlatego ja myślałem, że tu pantograf też będzie, ale jednak nie, bo taki zestaw posiada tylko jeden pantograf. I dałem go tutaj i tutaj właśnie dałem go. Tutaj właśnie jest to, że coś ciężkiego można po tych rolkach do góry na dach wrzucać. To też się obraca, nie, te rolka. To
jest taka roka, która się jest ruchoma. Też można jakiś ciężki towar na dach wrzucać. Tutaj mamy drabinkę pokolorowaną, tak jak było na tamtym zestawie. A z drugiej strony jest drabinka po prostu srebrna, nie jest pomalowana. I jak widzicie, dach jest w całości. Dlatego wagon środkowy dałem sobie ten plexi od spodu, pod daszkiem. Tutaj dałem plexi na daszek. Na daszek. I jest taki cały, cały taki daszek, że mogą sobie pracownicy w kolei chodzić, nie? I tu jest tak właśnie. Zobaczymy teraz w jeździe. Pojadę tutaj stonką. Akurat nie będę jechał PKP Energetyka stonką, tylko inną. Jestem po krótkiej przerwie. Musiałem sobie zaczepić. PTK Holding Zabrze będzie ciągle te wagony, bo w ogóle widziałem na jednym zdjęciu, że była podpięta, nawet mam nawet jedno zdjęcie wydrukowane, podpięta zielona stonka też była do tego. Bo tu akurat mamy stonkę PKP Energetyka, ale też było, na jednym zdjęciu mam stonkę zieloną. I tak się prezentuje cały zestaw PKP Energetyka zrobiony z ZT EW58. Z tego co wyczytałem na forach różnych w internecie, że to jest to prototyp, czyli EW58001. Tak wyczytałem, znalazłem. A ja przerobiłem sobie właśnie EW006. Dlatego jest taki fajny zestaw PKP Energetyka. Jeszcze raz, mi się to bardzo podoba, piękna sprawa, w ogóle fajnie to mi wyszło, fajnie to zrobiłem, tu widzimy drabinkę. No co to na dachu do góry jest, nie wiem, bo nigdzie nie mogłem znaleźć zdjęcia z lotu ptaka, żeby zobaczyć dokładnie co tam jeszcze na dachu jest na tych wagonach, nie? Też mnie w ogóle interesuje, bo to ludzie przechodzą po prostu między przedziałami, nie? Pracownicy przechodzą między przedziałami, dlatego tutaj drzwi nie dałem, bo nie było. Ciekawe w ogóle co w tym wagonie mają, w tym prawdziwym, że tutaj nie ma drzwi, że pracownicy przechodzą. Tutaj widzimy, są te drzwi małe, są dwa, to jest zlikwidowane, a tutaj są zlikwidowane oba, jest tylko ta i ta. I zobaczymy teraz. Piękny zestawik. Oczywiście wagony Emaglomat były skrócone, niedużo, ale były skrócone, żeby mi pasowało wszystko. I od Łukasza stonka leci z zestawem PKP Energetyka. Widać tę drabinkę srebrną. Jeszcze raz widok na tę drabinkę srebrną z drugiej strony. Że jedno wejście na dach jest z jednej strony wagonu. Fajnie, także pracownice mogą wejść na dach z każdej strony, z tej strony, a tutaj jest wejście z drugiej strony, czyli elegancko zrobione jest. Miałem taką drabinkę nasadkową z Władza Wrzeleckiego, to jeszcze tutaj wkleiłem. To wiadomo, że do pracy pracownikom jest jak najbardziej dane. Także piękna sprawa, bardzo mi się podoba. Elegancka. Świetna sprawa, świetna. Do tego stonka. I grzejemy.
Także na zakrętach fajnie wygląda, bo czołowe wagony mają dodatkowo daszek do góry dany, środkowy mają ma dany daszek od spodu dodatkowy, takie króciutkie, że mam dach w całości. Tak jak powinno być, elegancko, piękny zestawik. Pierwszy wagon, fajny, drugi wagon środkowy i ten trzeci wagon, co teraz skończyłem kleić. Ja teraz nagram filmik, wszystkie moje składy PKP Energetyka, to się zobaczycie, jakie mam składy, także elegancko. Dobra, to trzeba będzie odstawić stoneczkę i zobaczymy sobie. Także zrobiłem, no może nie mam to tak jak oryginał powinien być, bo nie wiem co w ogóle do góry na dachu jeszcze jest, bo tu coś w ogóle widać, ale nie bardzo. To jest ten wagon pierwszy, to jest ten wagon pierwszy zrobiony. Tu jest ten wagon trzeci, od tej strony też widzimy inaczej, jest srebrna drabinka, tak jak tam jest, tutaj elegancko. No i wagon środkowy, który nie posiada w ogóle drzwi. Tak, mam kilka zdjęć, parę sobie schowałem, bo było mi już niepotrzebne. Potrzebowałem, żeby po prostu szukać. No nie wiem właśnie, co tu jeszcze na dachu jest, bo tutaj widać coś tu jeszcze jest. Może jakieś narzędzia, ale nie wiem co na dachu jeszcze jest. To tak się prezentuje cały składzik PKP Energetyka. No teraz będę musiał na jednym filmiku pokazać wszystkie moje zestawy PKP Energetyka, jakie posiadam. Także fajnie. Moje marzenie było mieć ten zestaw. Także dzięki temu, że Answer wydał ten model, to mogłem sobie z niego zrobić. Oczywiście wykorzystałem tylko te budy, pantograf, światło wyciąłem z tej budy i zrobiłem grubsze. No i te czarne spody też wkleiłem, żeby to jakoś też było, nie? Dobra, no to kończymy filmik do następnego spotkania. Na razie, cześć.